Pierwsze aktywne owady i pajęczaki napotkane wiosną to te, które przetrwały zimę w ostatecznym stadium rozwoju, w formie dorosłej. Wczesnowiosenne motyle można obserwować już, gdy temperatury w słoneczne dni wzrosną powyżej 10 stopni Celsjusza. Jednym z pierwszych zwiastunów wiosny jest należący do bylinków latolistych cytrynek. Motyl ten spędza zimę, zapadając w stan letargu, ukryty wśród opadłych liści lub w zimozielonych krzewach. W zimowej kryjówce może przetrwać temperaturę nawet minus 20 stopni. Przy łagodnym przedwiośniu cytrynki można ujrzeć w locie, nawet już w lutym. Skrzydła samców cytrynka mają kolor cytrynowo-żółty, a samice są blado-zielono-białe. To właśnie samce pojawiają się wiosną jako pierwsze. Dzieje się tak, bo samice potrzebują wyższych temperatur, aby rozpocząć lot. Wybudzone samce patrolują teren w poszukiwaniu samic. Jeśli samiec napotka drugiego samca, krążą w locie wokół siebie, aż jeden ustąpi i odleci. W ten sposób samiec nieposiadający terytorium może odebrać je dotychczasowemu gospodarzowi. Innymi wczesnowiosennymi motylami dziennymi są rusałki, które można zobaczyć na leśnych drogach, gdy wygrzewają się na słońcu. Ich ciało musi mieć odpowiednią temperaturę, aby mogły latać. Ich rozłożone skrzydła działają jak panele słoneczne. Chłonące ciepło motyle podrywają się z ziemi najczęściej, kiedy coś się zaniepokoi, lub też aby przegonić intruza ze swojego terytorium, albo jeśli wyczują nadlatującą samicę. Najłatwiejszymi do napotkania wiosną gatunkami są rusałki, pawik, ceik i żałobnik. Rusałka pawik spędza zimę w piwnicach i na chłodnych poddaszach. Swój charakterystyczny wygląd zawdzięcza ona plamom na skrzydłach, które przypominają wzór na piórach w pawim ogonie. Oczy te mają za zadanie odstraszyć lub zmylić drapieżnika. Podnia strona skrzydeł jest ciemnobrązowa. Dzięki temu, gdy motyl siedzi ze złożonymi skrzydłami, przypomina suchy liść. Rusałkę ceika łatwo rozpoznać po postrzępionych brzegach pomarańczowych skrzydeł. Na spodzie skrzydeł widać jasną plamkę w kształcie litery C. Motyl ten zimuje ukryty wśród opadłych liści, w stertach gałęzi oraz w szczelinach kory i wśród gałęzi drzew, gdzie pozostaje niezauważony dzięki ciemnemu ubarwieniu spodniej strony skrzydeł. Wierzch skrzydeł żałobnika jest ciemnobordowy z rzędem błękitnych plamek. Zewnętrzny brzeg skrzydeł obwiedziony jest jasną obwódką. Dawniej uważano, że jeśli rusałka ta spędziła zimę w czyimś domostwie, zwiastowało to śmierć któregoś z domowników. Poza chłodnymi budynkami żałobniki zimują w koronach i w szczelinach pni drzew, pod korą, w dziuplach lub w stertach gałęzi. Motyle dzienne pobierają pokarm w formie płynnej. Poza nektarem kwiatowym spijają soki drzew i owoców, a także wodę z wilgotnego podłoża, kałuż i rowów. Potrzebne składniki pobierają też spadliny, krwi, moczu, potu i odchodów. Przebudzone z zimowego snu motyle szukają nielicznych jeszcze kwiatów, na przykład kwiatów wierzby iwy. Motyle spijają pokarm za pomocą ssawki, która jeśli motyl nie pożywia się, jest zwinięta spiralnie pod jego głową. Ssawka motyli działa jak pompa, która wtłacza płyn do organizmu owada. Motyle potrafią także ze swoich ssawek wydzielać płyn, dzięki któremu rozcieńczają m.in. substancje mineralne z podłoża. Mogą je wtedy łatwiej pobierać. Ciało motyli pokryte jest futerkiem, do którego przyczepia się pyłek kwiatowy, który dzięki temu może być przenoszony i zapylać rośliny. Motyle w zależności od gatunku przy poszukiwaniu pokarmu kierują się w różnym stopniu zapachem i barwami kwiatów. Dzienne motyle przyciągają kwiaty intensywnie ubarwione w odcieniach czerwieni, żółci, błękitu i fioletu. Poszczególne gatunki mają odmienne zdolności rozróżnienia barw i niejednakowe preferencje co do kolorów odwiedzanych kwiatów. Rusałka żałobnik przy poszukiwaniu pokarmu kieruje się zapachem. Motyl ten odżywia się głównie sokami drzew i sfermentowanymi owocami. Kwiaty odwiedza tylko na wiosnę. Żałobnik pobiera także płyny z wilgotnej ziemi i spija pot, z którego pozyskuje sód. Gdy przysiądzie na ręce, jest to okazja, aby dobrze mu się przyjrzeć,
gdyż zwykle jest to płochliwy owad. Żałobnik odbiera wrażenie zapachowe za pomocą czułków, a smakowe za pomocą stóp. Samo dotknięcie odnóżami smakowitego podłoża powoduje rozwinięcie ssawki motyla. Dzięki możliwości zapadnięcia w letarg, który pozwala na przetrwanie niekorzystnego zimowego okresu, cytrynki i rusałki należą do najbardziej długowiecznych motyli w naszym kraju. W kwietniu można obserwować gatunki motyli dziennych, które zimowały jako poczwarki, na przykład modraszek wieszczek i osadnik egeria. W kwietniu i maju kwitnie wiele roślin i motyle mają łatwy dostęp do pokarmu, ale też zagrażają im owadożerne ptaki, które powróciły już z zimowisk. Wraz z pojawieniem się liści na drzewach i krzewach oraz znacznej ilości roślin zielnych, kolejne gatunki motyli przystępują do składania jaj na roślinach stanowiących odpowiedni pokarm dla ich gąsienicy.